Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Kilka dni temu przygotowałem dla Was materiał, w którym omówiłem buffy dotyczące nadchodzącej aktualizacji 10.3. W zasadzie nie tyle omówiłem buffy, co powiedziałem o 5 czołgach, które najbardziej w moim ocenie zyskają na tej aktualizacji. Tym razem postanowiłem zrobić coś odwrotnego, bo jak wiecie, rebalans to zarówno buffy, jak i oczywiście nerfy. Opowiem Wam więc o 5 czołgach, które w mojej ocenie stracą najwięcej i staną się ledwie grywalne, albo wręcz niegrywalne w ogóle. Pierwszym czołgiem, o którym chcę opowiedzieć, jest brytyjski ciężarowiec 10 tieru, oczywiście FV215B. Jeśli teraz się zdziwicie, no to spójrzcie na screeny. Według statystyk ta maszyna radzi sobie praktycznie rzecz biorąc najlepiej na tierze. Jest na drugim miejscu pod względem winrate i na pierwszym pod względem robionych obrażeń pośród wszystkich innych czołgów ciężkich drzewkowych. W związku z czym oczywiście rozumiem chęć Wargamingu do znerfienia FV-a, aczkolwiek co tutaj delikatnie zastanawia, to fakt, że generalnie nie jest to najprostszy czołg do gry. Okazuje się jednak, że większość graczy ogarniało go naprawdę dobrze i ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach. Co się więc zmieni? W pierwszej kolejności to, co jest najmocniejszą stroną czołgu, czyli jego opancerzenie. FV215B przy odpowiednim ustawieniu, skontowaniu jest naprawdę bardzo trudny do ruszenia jakiemukolwiek innemu czołgowi. Może z wyjątkiem niszczarek, które posiadają olbrzymie penetracje dochodzące do 400 mm. Jednakże poza tym zarówno wieża, jak i częściowo kadłub jest bardzo mocno opancerzony. Po aktualizacji 10.3 to się zmieni. Jak możecie zobaczyć na filmiku, opancerzenie nie będzie aż tak solidne, w szczególności utraci wieża, która będzie możliwa do penetracji zarówno w policzki, jak i w ten taki dziwny, płaski rondel, który do tej pory był praktycznie rzecz biorąc nieprzebijalny. W zamian za to Wargaming postanowił odrobinę osłodzić nerfa, poprawiając mobilność i boostując moc silnika. Z pewnością nerf będzie odczuwalny, ale czołg i tak mimo wszystko powinien być grywalny. Jak się okaże, zobaczymy już wkrótce. Przechodzimy do Isa IV, czyli czołgu, którego losy w grze nie były zbyt różowe. Swego czasu kompletna meta, mocno opancerzony zawodnik, który był niezbyt szybki, nie posiadał jakiejś przerażającej armaty, ale swoim pancerzem bardzo mocno nadrabiał. Obecnie jest takim, powiedziałbym, totalnym średniakiem. Co gorsza, jest maszyną kompletnie nudną i właśnie to możecie zobaczyć w statystykach, według których Is 4 radzi sobie przeciętnie. W zasadzie więc nie potrzebował szczególnych zmian, bo i tak jest w środku stawki, ponieważ ów rebalans 10.3 obejmuje wszystkie czołgi, to także przy nim Wargaming postanowił troszkę pogrzebać. Co ciekawe, WG uznało, że Is 4 jest za mocny, mimo że tak naprawdę niewielu graczy nim gra, i zmiany poszły w stronę nerfa. Czołg utracił 250 punktów życia. Poza tym obcięto delikatnie penetrację. A największą zmianą jest oczywiście osłabienie pancerza, który zawsze był główną zaletą czołgu. Jak możecie zobaczyć na filmie, nie będzie już tak różowo, maszyna będzie łatwiejsza do przebicia, spenetrowania, w związku z czym no jest to zdecydowanie na minus. W zamian za to Wargaming postanowił nam delikatnie wynagrodzić, zwiększając parametry jezdne, mobilność czołgu, stosunek mocy do masy, prędkość maksymalną oraz zmniejszając opory gruntu. Do tego śladowe poprawki dotyczące strzelania, czyli celności, przeładowania i celowania, ale w praktyce wszystkie te rzeczy, które dostajemy na plus, raczej nie wynagrodzą tego, co dostajemy na minus, ponieważ profil pancerza jest głównym wyznacznikiem Isa 4 i tym, co daje mu jakiekolwiek widoczne zalety w grze. Nerf raczej z tych niezrozumiałych, jakkolwiek można oczywiście ten czołg zmieniać, to jednak zmienianie czołgu przeciętnego na minus jest w mojej ocenie błędem. Ale to nie jest pierwszy błąd dotyczący nerfów, które Wargaming zrobi w tej aktualizacji, bo moi drodzy, teraz zaczynamy cały koncert tragicznych rozwiązań. Kolejnym bowiem czołgiem, który otrzyma bardzo duże zmiany, jest Obiekt 268, czyli niszczyciel radziecki, którego zawsze swoją drogą polecałem, uważając, że jest to czołg warty zagrania, mimo że według statystyk wcale nie radził sobie rewelacyjnie. Jak możecie zobaczyć, był w dolnej piątce niszczycieli na 10 tierze, w związku z czym, no wyraźnie widać, mimo bardzo dużej uniwersalności, o której również mówiłem na filmach, to jednak gracze nie za bardzo go lubią i czołg po prostu sobie niespecjalnie radzi, szczególnie pośród silnej konkurencji. A tymczasem Wargaming uznał, że ta maszyna właśnie potrzebuje nerfa i to potężnego. Pogorszeniu uległy praktycznie wszystkie parametry czołgu. Zwiększony został rozrzut oraz czas celowania armaty. Oprócz tego czołg będzie miał krótszy zasięg widzenia, zmniejszono go do 240 metrów, a to, co najbardziej zmienia jego profil, to kompletnie znerfiony pancerz kadłuba, który w obecnej wersji praktycznie rzecz biorąc powoduje, że czołg staje się papierowy i możliwy do przebicia dla każdego innego czołgu na 10 tierze, amunicję podstawową, a w zasadzie nawet dla czołgów 9 tieru, bez
przełączania na amunicję premium. Czemu te zmiany mają służyć? Nie mam bladego pojęcia i myślę, że tak naprawdę nie mają służyć kompletnie niczemu. Powiem o tym więcej w podsumowaniu. Obiekt 268 zostanie kompletnie zniszczony i stanie się chyba najsłabszym niszczycielem na 10 tierze. Powiem jeszcze, bo o tym nie wspomniałem, że jedyny co pozytywnego dostaniemy po tej aktualizacji to zwiększone o 20 punktów obrażenia. Ale bądźmy szczerzy, jest to taka wisienka na przegniłym torcie. Okej, spadajmy głębiej do tej króliczej nory. Kolejna maszyna to obiekt 140. Czołg już w tej chwili bardzo specyficzny i bardzo trudny w rozgrywce ze względu na swój charakterystyczny profil pancerza, który jest po prostu miękki. Czołg jest trudny w grze i jakkolwiek nie jest może zły, to zdecydowana większość graczy go nie ogarnia, co ma swoje odzwierciedlenie w statystykach i jest trzecim najgorszym czołgiem średnim drzewkowym w grze. Wydawałoby się, że na logikę trzeba będzie taką maszynę wzmocnić, ułatwić graczom nim granie. Jednakże co robi Wargaming? Oczywiście go nerfi. Pierwszą zmianą jest redukcja o 10 punktów alfy, czyli obrażeń na strzał. Oczywiście można to przeboleć, nie jest to wielka zmiana, szczególnie, że będzie rebalansowana jakby skróceniem czasu przeładowania armaty o pół sekundy, więc tutaj wychodzimy na zero. Oprócz tego skrócony będzie zasięg widzenia o 5 metrów. Również nie jest to wielka zmiana, aczkolwiek oczywiście na minus. Natomiast to, co najbardziej uderza w czołg, jeszcze większe znerfienie jego pancerza, który jakkolwiek już wcześniej papierowy, teraz staje się chyba wręcz przeźroczysty, co zresztą możecie zobaczyć na filmach. Maszyna będzie kompletnie przebijalna dla każdego innego czołgu 10 tieru oraz 9 tieru i to nawet amunicją zwykłą, a nie premium. Co w zamian? Polepszenie właściwości jezdnych, czyli zwiększenie mocy silnika, poprawienie szybkości obracania wieży oraz delikatnie rozrzutu armaty. Krótko mówiąc, Wargaming postanowił, że czołg będzie takim ni to lightem, ni to medem, szybkim czołgiem z dobrą mobilnością strzelającym, ale właśnie papierowym. Takie maszyny mają rację bytu, ale głównie w World of Tanks PC, tam gdzie gramy na większą odległość, gdzie możemy się szybko przemieścić i tak dalej. W naszej grze takie czołgi są bardzo trudne do prowadzenia, większość graczy ich kompletnie nie ogarnia i są dedykowane bardzo wąskiemu gronu graczy, mocnych, ogarniętych i z najlepszymi statystykami. Dla większości jest to zdecydowanie nerf i to bardzo duży. Moi drodzy, a na koniec truskawka na torcie. O co Wargaming odstawił w przypadku tego czołgu, woła o pomstę do nieba. AMX-50B, lubiana beczka, która po zmianach polegających na dołożeniu jej czwartej pestki stała się niezwykle ciekawą i interesującą maszyną z wielkim potencjałem, ale równocześnie piekielnie trudną. Tak naprawdę mało który gracz jest w stanie beczką zrobić dobry wynik i ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach. Otóż według nich popularny AMX jest najsłabszym czołgiem ciężkim na 10 tierze. Dokładnie tak jak słyszeliście, nikt praktycznie rzecz biorąc nie ogarnia tego czołgu. Robią to tylko najlepsi gracze, którzy potrafią wykorzystać ten potencjał magazynu, równocześnie wiedzą, że czołg nie jest zbyt dobrze opancerzony, a jego mobilność również nie jest taka jak kiedyś. Co postanowił zrobić Wargaming? Tak, dobrze myślicie, oczywiście znerfić czołg jeszcze bardziej. O ile do tej pory beczka była niezbyt dobrze opancerzona i te dingi zdarzały się, ale były bardziej trollowe niż wynikały z samej grubości pancerza, bardziej też z jego profilu, takich specyficznych, pogiętych płyt, to tym razem o odbiciach możecie zapomnieć, ponieważ tak jak widzicie na filmie, beczka staje się kompletnie papierowa. Mało tego, że będzie przebijalna przez każdy czołg 10, 9, a nawet 8 tieru, to również będzie możliwa do hashowania, czyli przebijania pociskami typu hash z penetracją znacznie niższą niż zwykłe pociski, ale wciąż wysoką, w okolicach 170-200 mm, prosto w wieżę. Nie ma chyba drugiego takiego czołgu ciężkiego, czy nawet średniego, który można by w ten sposób traktować. Wargaming uznał, że beczka jest za mocna i to w czasie, kiedy jest ona wyraźnie najsłabszym czołgiem na tierze. Czy dostaniemy coś w zamian? Otrzymamy pół sekundy krótszy czas celowania i o sekundę krótszy czas przeładowania magazynu, czyli w praktyce nie otrzymamy nic. Skąd pomysł na nerf beczki? Nie mam bladego pojęcia, ale jest to pomysł skrajnie absurdalny i bezsensowny. I teraz dochodzimy, moi drodzy, do clue, a mianowicie czemu te nerfy służą? Jak wiecie, rebalans to takie ustawienie czołgów, aby te najmocniejsze osłabić, a najsłabsze poprawić. W przypadku nerfów w aktualizacji 10.3 wyraźnie widać, że znaczna ich część, bo nie są to jedyne, nie miały kompletnie nic wspólnego z żadnym rebalansem. Wygląda to tak, jakby Wargaming wziął losowe czołgi i je po prostu popsuł, bo tak. Dowodzi to tego, o czym mówię od dawna, że ten rebalans tak naprawdę nie miał być żadnym rebalansem, ale takim zamieszaniem, o którym też mówiłem w poprzednim filmie, po to, żeby wsadzić wielką łyżkę, namieszać i sprawić, że gracze będą mieli wrażenie, że w grze się coś zmieniło, mamy jakąś świeżość, jakiś nowy content, którego tak naprawdę w grze realnie nie mamy już od ponad 2 lat. Nie będę tutaj wdrażał się w temat, narzekał, mówię o tym często, natomiast te nerfy wyraźnie pokazują, że jest to po prostu kompletnie
bezsensowne działanie, które niczemu nie służy. To chyba wszystko w tym odcinku. Przypomnę wam jeszcze, że w najbliższą niedzielę streamuję dla was czwartą kolejkę LPK. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania filmu, jeśli wam się podobał, a także na serwer naszej społeczności IMA, na którym już wkrótce obchodzimy szczególną rocznicę, ale o tym więcej niedługo. 30 września szykuję dla was coś specjalnego. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.